idziemy właśnie, na wyjściu dostałam taką pieczątkę. Można ją dostać, ale nie trzeba, kto chce, no ja chciałam, nie? I tu jest napis BDF i zastanawiamy się z Magdą, co to kurde znaczy BDF? I Magda wymyśliła Best Day Forever. Już bym ever kojarzyła bardziej. Więc to opuszczamy. To ananaski. Ale pójdziemy zaraz na karuzelę. Boże, ile mew. Widzicie te mewy wszystkie? Popatrzcie, co tu za piękność stoi. Mustang GT. Dodge pewnie. Dodge też są fajne. Jak te kłosy trawy pięknie na tym słońcu i wietrze powiewają. O, to jest wszystko takie... Aha, dwa słowa wyjaśnienia, żeby było jasne. My nie jedziemy do domu. My jedziemy do... przeparkować auto, żeby było bliżej, żeby nie trzeba było tyle chodzić, bo jesteśmy amerykańsko leniwe, no. No. Włosy jakoś tam genialne nie są, ale czego by się po całym dniu w wodzie można było spodziewać? Po trzech godzinach. Po trzech godzinach, po całym dniu w wodzie, tak? Idziemy do parku. Karuzeli do roller coasterów. Teraz tutaj przez moment widać te kapsuły, do których się wchodzi. I tu kurde, ochrona biegnie, coś się stało. Tutaj mamy podwójną karuzelę dla dzieci. Co to jest? Karuzel Plaza. Aha, tu jest to... Water Park. Byliśmy w Water Parku. A to jest zraszacz dla ludzi, jakby ci było za ciepło. Fajna sprawa. Byłyśmy właśnie na pierwszy ogień na karuzeli, która się nazywa Diablo. I była spoko. Najpierw były takie dwie obręcze, wiecie, do góry nogami, a później jeszcze obręcze były takie... Demon. Nie demon, nie Diablo? Okej, okay, no to demon. Teraz idziemy na coś innego. No faktycznie demon. Nawet napis taki jest. Powiedz mi... Magda, jakie są twoje odczucia po pierwszej jeździe? Super, wszystko świetnie. Już to byłam niestety tylko na karuzelę dla dzieci. Karuzelę dla dzieci, ale to chyba są lepsze niż karuzelę dla dzieci. Wagoniki są po dwie osoby po bokach. I to się kręci. To się jest. Mi tam jakiegoś robala przypomina. Z jakiegoś filmu albo gry. Chyba z Ratchet i Clank. A, widzicie, to jest interesujące. Ja się zastanawiam, jak my tam do cholery przejedziemy. A te tory się obracają, że wtedy jedni będą u góry, drudzy na dole, obróceni. Chciałbym to widzieć. Bo jest dość spora kolejka, więc możemy sobie zobaczyć jeszcze jeden zjazd. O czym mówiłam? O, dokładnie. I do końca. Uwaga, uwaga. Przeżycia po karuzeli, która nazywała się X coś tam, X-Flight. I czekałyśmy na nią godzinę w kolejce, ale się opłacało. Było bardzo fajnie. Magda, powiedz coś w końcu. Godzina stania po 30-sekundowego zjazdu. Nie no, dwie minuty po zjazd. Ej, to jest ten American Eagle. To jest ten taki duży biały. A nie, mod jednak działa.
Młot działa, to pójdziemy na młota i tu się wchodzi na Eagle i Daredevil Dive. To chyba dzisiaj nie pójdziemy, bo dzisiaj nas nie stać. Pojedynczy lot 15, double 30, triple 45. Drugi zjazd tylko... Drugi zjazd tylko za 10 dolarów. Widać pod nami strefę dziecięcą. Ogólnie to jest taki roller coaster, który ma dużo białego rusztowania pod sobą. I ciekawostka, pod tym białym nawet samochody jeżdżą, jest normalna droga. I nie mówię o takiej drodze z takim samochodzikiem, tylko o takiej serio szybkiej drodze z normalnymi autami. Nie, to było super, ale ta konstrukcja drewniana mnie ciutkę przeraża. No, powiedzcie, że nie. Tam jest tak bardzo wysoko i później jest jeszcze jeden i jest to ogólnie takie rondo jakby koloseum, w którym się tak zjeżdża spiralą. Zawraca, no i wraca z powrotem. Ogólnie bardzo fajne, nawet ostre. Kurde, to chyba sponsoruje DC, bo tu wszędzie jest tylko wszystko z DC. Ja się pytam, kurde, czemu tu nie ma Iron Mana i Kapitana Ameryki? Co to ma być? Co to ma być? Uuu, idzie wypróbować maszynkę. Jak? Ja nie jestem. Nie jest się mokrym? No, w ogóle. Fajnie. Aha. I to jest świetne. No to właśnie tu teraz idziemy. Cartoon Cabin. Ciekawe, co tam jest w środku. Tu jest burger. Tu jest burger, kolejne jedzenie. Wizards Workshop. O, rzeczy z Harry'ego Pottera tu są. I takie w sumie wróżkowe, elfowe, a figurki śliczne. Bo to jest tak, że można sobie wybierać miejsce i się po prostu stoi w kolejce do konkretnego miejsca. Zazwyczaj najdłuższe kolejki są do pierwszych miejsc, co raczej nie jest niczym odkrywczym. Te dziwne dźwięki pochodzą z kreskówki, żeby się po prostu ludziom nie nudziło w kolejce, puszczają im kreskówki. No i teraz leci ten Donald jakiś tam. No, ale fajne powiększenie. O, zaraz pojadą. A? To jest tak jak w filmach amerykańskich. Takie kolorowa karuzela na krzesełka. No, ej, kolejka do Jokera jest tam! Nie. O, musimy. Sorry, Joker musi być zaliczony. Ta już zmęczona. Właśnie się skapowałyśmy, a tu jest ciemno, nic nie widać. Że tutaj właśnie po naszej lewej stronie jest karuzela, która nazywa się Batman. Batman z Gotham City. Ojej, szkoda, że nie widzicie, ale tutaj są tory wszędzie. Motory. No, Joker jest trochę oświetlony, więc wam go później pokażę. No, ale szkoda, że Batman
jest taki ciemny. No w sumie on pracuje w ciemnościach, więc co się dziwić. Fala, góra, dół, góra, dół. A tu do góry nogami, tylko... Problem jest taki, że te wagoniki się w ogóle obracają wokół własnej osi. Właśnie wracamy z Jokera. Było bardzo... Najlepsze do tej pory. Najlepsze. Według Magdy najlepsze? No według mnie nie najlepsze, ale fajne. Parada jest. A tu wielki kot. Aha. No ja wiem. No kot i kanarek. A tu jest smutny kurczak na kosmicznym talerzu. Co to jest? Aha, rakieta kosmiczna i tu jest pies. Klapkami rusza. A to jest kaczka, ten kaczor. To jest słon. A tu jest po prostu pociąg. Tu jedzie Scooby-Doo. Wóz zagadkowy. Co to za bajka? To jest w ogóle jakaś bajka? Nie wiem. O, no to chyba znają wszyscy. Gdzie jest tak? Ameryka. Nie ma sensu. Bez sensu. Ale tu zimno. Wiesz co, ja nie wiem, czy to moje 5 dolarów dobrze. Nie stać mnie. Tutaj strzelę sobie snapa. No jak tylko mieli ten telefon. Zajebiste zdjęcie. A na żywo jeszcze lepiej. Nie wiem czy mnie widać. A to może i lepiej. Ja jestem brokatową bombką, więc to by mnie widzi. W ogóle muszę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi zwróciło mi uwagę, znaczy powiedziało, że I like your jacket. To takie słodkie. No. A patrzcie, wiecie co jest jeszcze słodkie? Kurde, wszystkie dzieci chodzą w pelerynach z tymi superbohaterami. I niektóre świecą, tak jak tutaj te supermenki. Tam Batmanka nie świeci, bo sobie nie włączyła. Ale po prostu dzieciaki wszystkie w tym chodzą. Na potęgę. Ogólnie to wypadałoby się jeszcze pożegnać. Tak polska kultura tego wymaga. A my jesteśmy na wymianie kulturowej, więc dajemy tutaj naszą kulturę. A to jest kultura osobista, więc żegnamy się z wami. Miło było. No chodź tu do. Ja w ogóle nie wiem co to obejmuje, bo nie mam podglądu. Jest tak trochę lipa. O. No. Ej, świecę się jak Elvis Presley w tej koszulce. W tej kurtce. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, za ten dzisiejszy dzień, który spędziliście ze mną i z Magdą. Mam nadzieję, że się wam podobało i my tu na pewno wrócimy. Jeżeli będziecie w okolicach Chicago kiedyś gdzieś, to właśnie wpadnijcie do tego parku 6 Flags, 6 Flags, bo jest bardzo fajny, bardzo się opłaca. No to pa. Do następnego odcinka. Pa.
Jedziemy do Maka, do Maka. Mam smaka na Maka. A tu przez cały dzień czeka na mnie moja ta. Co ja mam? Szałwie mam dzisiaj. Zimno już.